Witam, z tej strony GTX. Dzisiaj omówimy o kolejnych rzeczach kupionych za... niecałą stówę. O rzeczach, których... nie, tym bardziej teraz nie żałuję pieniędzy i nawet z pochodzą. Tak, cena wyniosła chyba 80 zł, jak nie mam. I pokażę wam zaraz. Muszę teraz doskoczyć, tak? Dobra, dzisiaj pokażę wam tak, dwa komputery i klawiaturę i monitor za 80 zł wszystko. Jeszcze tylko otworzę w dole tą i pokażę wam wszystko, co żem znowu natrafił i czy to była okazja, czy nie. Kurwa, cześć ciebie. Tak, dzisiaj kupione, znaczy już kiedyś, bo ja tego nie nagrałem od razu, to dopiero teraz ja skończyłem ulepszyć te sprzęty. Dzisiaj wam prezentuję tak. Komputer na bazie płyty głównej Intela za jakąś, no nie wiem, za 30 zł. Komputer okazał się sprawny i ten, no i został wyczyszczony i jak widać jest odświeżony. Piękniutko. Tak, tu jest Intel Pentium D 920 dwurdzeniowy, co to kurde, jak na dwurdzeniowce to Intel Pentium D to był kurde strzał dziesiątkę. Okazało się, że później, że te Intelowe to niestety nie należy do najcichszych, dlatego temperatura maksymalna na nim to 80 stopni. No to jest standardowo, bo to ten procesor był chyba pierwszy z nich, bo to 2005 rok, to dwurdzeniowe pierwsze wychodziły. To tutaj wpakowany Intel Pentium D, staktowanie 2,8 GHz i 2 GB RAM DDR2, które ja sam wbudowałem, bo wcześniej było 512, ale chciałem dostroić te innym, jakby ktoś chciał zakupić. Stacja dysku DVD, no i dysk twardy Seagate 40 giga. No, cudów nie ma co wyżyczyć, bo kurde, znaczy dychy to sobie można kupić, kurde, gówno, a nie komputer. A ten komputer, no nie jest cudowny, ale przynajmniej da się używać internet na nim, to jest jakiś plus. Zasilacz Modecom 300 W, no i niestety brak przedniej obudowy, ale nie każdemu to przeszkadza. Ktoś się opierdzieli z innej obudowy, będzie miał pięknie. Że jeśli chodzi o ogrzanie się podzespołów, to jest tu mało prawdopodobne, tylko dlatego, że sam komputer sięga dobre nawet temperatury, nie grzejący się aż na poważnie. I nawet sobie fajnie radzi jak na tyle lat, bo już 15 lat taki komputer, a kurde, wygląda jak nowy, nie? No trochę podejrzenia ma do paru kondensatorów, ale nie wydaje mi się, że to było ich wina, a bardziej ten. No i 4 razy SATA, co było w tamtych czasach bardzo cudownie, jak ktoś takie miał. Jak z config tu jest jakiś? CLRMOS. Nie wiem, o co chodzi dokładniej, ale będzie sprawdzone. Wszystko było sprawdzone pod obciążeniem przez 2 godziny. I wszystkie testy zdano. Co najdziwniejsze, że tutaj ma jeszcze PCI 1.0, znaczy ten, jak to się nazywa, cholera, nie 1.0, kurde, tylko PCI X1, co też jest cudowne, jeśli chodzi o to. PCI i PCI na kartę graficzną, co też było szokiem. Jak okazało się, że są. No, jak na taki sprzęt, to dałoby się wcisnąć jakiegoś Radeona czy Nvidia GT albo GTX-a. No, ale na pewno nie najmocniejszego, bo to nie będzie miało sensu. A dodatkowe zasilanie jest chyba w tym zasilaczu, więc 300 W na jakiegoś GTX-a, 750 zwykły albo 1050 powinno starczyć. Dobra, no ten komputer odpuszczamy. Jeszcze dorwałem klawiaturę. W cenie nie jakaś cudowna, na USB taka klawiatura zwykła, ale no musiałem ją naprawić, bo kable były urwane, przylutowałem na nowo i śmiga. Monitor Della z FP178, jakoś tak,
Standardowy monitor, nie do jakichś wymagających gier itp. Monitor został przeczyszczony, no i ma jeden mankament, że przycisk zasilania, ten przycisk zasilania nie działa, ale monitor z automatu się włącza, czyli trzeba by wyłączyć przedłużki, żeby nie było. Z tym jeszcze okablowanie, czyli zasilanie i złącze FDA, sub, T-sub, tak zwany. I tak się związało. Tak, tutaj komputer nieco nowszy i chyba to jedno z najnowszych sprzętów na bazie Intela. Intel Pentium G620, tak, został przeniesiony z mojego kompa, bo tu okazał się mocniejszy i se przeniosłem do mojego. No i niestety on był w fatalnym stanie, jak sami widzicie, no cudu nie można, no na przykład tutaj brakuje jednego SATA, ale nie ma to nic złego, bo to i tak tutaj nie włożysz dużo, tak samo jak tutaj jedno SATA jeszcze zostało, więc nie będzie to kłopot. Brakuje w nim paru kondensatorów, co niestety mam jakieś podejrzenia, ale sprawdziłem cały sprzęt pod obciążeniem i nic nie wywaliło. Co najdziwniejsze, nic, bo dosłownie nic. I okazuje się, że te kondensatory, no tak naprawdę, no, były chyba specjalnie u tego oderwane od producenta, bo tu widać, że kondensatory były widać grzebane. Możliwe, że przez właściciela, bo nie wiem. I sprzęt chodzi wyśmienicie, szok po prostu. Więc pomyślałem, że takie coś może być. Wpakowane jest tak, G620 2,6 GHz Intel na sokiecie 1155, tak? To jest Lenovo Think Server. Niestety nie obsługują wszystkich procesorów, obsługują niektóre Pentiumy, niektóre i trójki, ale i piątki, siódemki już nie, tylko Ziony już wtedy. No i niestety już dyskwalifikuje sprzęt do upgrade'u, ale całe szczęście Ziony drogo nie kosztują, tak by ktoś chciał se ulepszyć, no to proszę bardzo. Sekcja sobie bardzo dobrze sobie radzi, grzanie procka do 50 stopni, co jest szok, no jak na takie chłodzenie, no to kurde zdziwienie. Zostało wyczyszczone przeze mnie i wszystko poukładane. RAM 2 GB DDR3 od Hynixa, 1333 MHz. Dysk twardy WD 250 GB, też oryginalny dysk od początku tego kompa. Zasilacz Litheon, ile to? 264 max? Nie, chyba 280, tylko muszę znaleźć więcej informacji później. Też w 11 roku. Taki komputer 11 rok to niestety nie był tani. Karta graficzna Radeon HD 4350 i karta sieciowa LAN od TP-Linka TG 3000 coś tam. Nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że to jest LAN, więc zostaje. Disk DVD, znaczy napęd DVD, który też jest sprawny w 100%. Akurat fajnie się trafiło. Komputer chodzi bardzo cicho, to już szok niż ten. Tak, posiada tu wentylator, jak i tu, no ale tego nie liczę. I pod kartą jest. W karcie było tak wygięte, że wentylator się nie mógł kręcić nawet, więc odgiąłem i fajnie chodzi. Co najdziwniejsze, ma głośnik. Tak, ma głośnik, który okazał się tak samo sprawny i bardzo fajnie chodzi. Tak jakby się laptopa miało, ale wbudowany też nie szkodzi, jakby ktoś nie miał głośników, to by mógł mieć zastępczy. Więc akurat fajnie się trafiło. Mniej więcej tak się prezentuje, tylko muszę go przesunąć. Tak się prezentuje. Niestety jest bezbocznej obudowy, tak samo jak w tej też mamy brak. Niestety cudów nie osiągnę. No ale jest coś. No, na tylnym porcie to dosłownie tak, display porty, VGA, no takie standardowe. No, szok, ale jak? I to jeszcze jak? Tak, no na ten sprzęt zainstalowałem Windowsa 10, a na ten Windowsa 7 Home Premium. A tutaj Windowsa 10 Home. Po prostu ten komputer nie będzie już używany do serweru, bo poproszę Intel Pentium. To, które by mogło zwalić go. A upgrade RAMów to 2 giga to dużo, to nie jest, a upgrade jest możliwy.
No. No cóż, co poradzić? Wszystko już pokazałem, więc chyba już wszystko wiecie, że komputer na ten moment chyba nie będę już planował kolejnego kompa, bo trochę już mam. Jeszcze tam byłem schowane. Więc to chyba dla mnie nie będzie miało na ten czas sensu. Więc sobie odczekam jakiś czas, żeby sprzedać je, a później kupić kolejne. Bo wakacje są, a chciałbym mieć trochę pusto w pokoju, a nie odwrotnie. Dobra, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczyska. Na razie, Michał. Jaki Michał Gitis.